11 stycznia jest 11 dniem w kalendarzu. Do końca roku pozostają 354 dni. 11 stycznia przypada Dzień Wegetarianizmu. Jak podkreślają wegetarianie, to okazja do podnoszenia świadomości społecznej na temat warunków hodowli przemysłowej i uboju zwierząt. Wegetarianie sprzeciwiają się ich zabijaniu w hodowlach przemysłowych. Z własnego wyboru nie jedzą mięsa, a także ryb i owoców morza. Dotyczy to także wszelkiego rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego. Wegetarianizm narodził się w drugim tysiącleciu przed naszą erą w Indiach. 11 stycznia 1922 roku w Kanadzie, w Toronto, po raz pierwszy zastosowano insulinę. Frederick Grant Banting z tamtejszego uniwersytetu i student medycyny Charles Herbert Best po raz pierwszy wstrzyknęli lek Leonardowi Thompsonowi, 14-letniemu chłopcu choremu na cukrzycę typu pierwszego. 14-latek otrzymał w jednym zastrzyku 5 ml insuliny, co spowodowało znaczny spadek glikemii. W efekcie zmniejszyła się zawartość cukru w moczu. Chłopiec stał się pierwszym chorym, którego uratowano przed śmiercią z powodu ketozy cukrzycowej. 11 stycznia 1911 roku w Łodzi urodził się Jerzy Zarzycki, polski reżyser i scenarzysta filmowy. Zarzycki ukończył Wydział Reżyserii w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Warszawie. W okresie międzywojennym zajął się produkcją filmową, od 1936 roku reżyserią filmów fabularnych. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Miłośników Filmu Artystycznego Start oraz założycielem Spółdzielni Autorów Filmowych. W czasie Powstania Warszawskiego kierował produkcją Kronik Powstańczych. Był kierownikiem artystycznym zespołu filmowego Syrena. Jego najważniejsze filmy to Żołnierz Królowej Madagaskaru, komedia Pomyłek, Pogoń za Adamem.